Tak jak mówiłam, no. Dobra. Ponieważ czwórka jest radiem na wizji, możecie nas oglądać w internecie, możecie nas oglądać w telewizji, mój gość jak się zobaczył, no ale ty to chyba przyzwyczajony do oglądania siebie nie, na ekranie. Nie, ale cały czas jednak mam takie jakieś zdziwienie, wiesz, jak widzę siebie, że Boże, jak on wygląda. Co, dobrze, że zdziwienie, a nie obrzydzenie. Pod oczami jeszcze bokiem. Nie, bokiem to jeszcze jak, nie, jeszcze daję radę, to ale nie mogę, mnie, bo... nie tam. Dobra, z chęcią. Dziękuję ci bardzo. Szymon Majewski jest moim gościem, przyjął dzień zaproszenie, dobry, niezwykle zalatany bardzo człowiek. Dzień dobry. Nie, właśnie jak nie. Byłeś... Inaczej, łatwiej jest ci teraz wyciągnąć takie rozmowy do radia niż wtedy, jak miałeś tak bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. Nie, wiesz co, tylko że ja wtedy nie dostawałem takich propozycji, bo wszyscy bali się? Myśleli, może tak, no nie, nie, tylko tak sądzili, że on już jest taki nasycony, że może nie, a poza tym pomyślałem sobie, że jakoś tak się właśnie stało, że jak wkroczyłem na tą teatralną deskę, to natychmiast właśnie nic tego nizowego zacząłem się pojawiać w jakichś bardzo mądrych programach i to też mnie cieszy, bo sobie na przykład kwadrans kultury, tak. Nierolniczy, kwadrans kultury, tu czwórka i sprytna pani redaktor i nagle nic nowego, wie, zaraz czuję, że zaraz zadzwoni do mnie jakiś magazyn teatr albo na przykład co tam, wiesz, może być jeszcze foyer, albo tak. A tak zupełnie serio, myślę, że nie ominie cię parada po telewizjach śniadaniowych, żeby opowiadać o tym, co będzie, żeby u pani Krystyny Jandy. Słuchaj, no myślę, że to mnie też na pewno czeka. Jedno jakieś wyjście mamy z małżonką, ale ja tak trochę, wiesz, bo ja też mam takie poczucie, że ja wiem, kiedy następuje zmęczenie materiału i przesyt. I ja też zresztą kiedyś miałem tak, że już wiedziałem, że już tak tą moją gębą się ludzie nasycili, żeby już dać temu spokój. Ja może dlatego wtedy tak nie za dużo chodziłem. Poza tym, wiesz, ja się chowam, wiesz, ja też mam coś takiego, że jak wystaję, zaraz wystawiam głowę, to od razu wciągam ją do pancerzyka. No. Moja koleżanka powiedziała, że Szymon Majewski w Polsce to już jest instytucja. Udało ci się stworzyć, jak niewielu osobom, moim zdaniem skromnym, instytucję firmowaną własnym imieniem i nazwiskiem. Nie musiałeś zakładać kulczyk investment, czy jak to się nazywa. Jesteś po prostu Szymon Majewski. Tak, chciałem założyć kiedyś firmę Szymex, wiesz, ale cholera, już się ją zarejestrowało bardzo dużo ludzi, wiesz. Ja myślałem, że będę oryginalny. Bo ja mam, wiesz, sentyment... Nie wiem, no skecze okay. Siebie, ale wiesz, ja mam sentyment do takich nazw brzmiących jakichś tam eksów, meksów. Tak, dokładnie, albo na przykład jakiś tam Budokruszów, wiesz, Krakżal, na przykład fabryka żaluzji krakowska, Krakżal. Mówiłem, mam takie skróty. Chciałem strasznie Szymeksa założyć, ale już było tysiące Szymeksów, jak się okazuje. No i Szymeks 2013 jeszcze. To miłe, ja w to ciągle nie wierzę, wiesz, tą instytucję, bo ja taki jestem trochę niepewny, wiesz, jestem taki gość ze spoconymi łapkami, trochę wystraszony, wycofany i ten cały Majewski, zresztą, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, ten taki dla niektórych ciągle tak mi się wydaje, że jednak pewniaczek. To jest nieprawda, wiesz, to znaczy wszyscy myślą sobie, że tak, on sobie radzi, że wchodzi, uśmiecha się, i gada, robi nie, wszyscy jego. To jest cały czas jakiś tam, wiesz, lęk, wycofanie, strach i ten Majewski, to jest taki teflon, wiesz, to jest taki wymyślona jakaś historia, jestem naciągnięty tym Majewskim z uśmiechem, wesołym, ale to jest nieprawda, no. A czy to jest tak, że jeżeli chcemy poznać, przynajmniej zbliżyć się do tego prawdziwego ja Szymona Majewskiego, powinniśmy iść do teatru? Może tak i powinniście być moją żoną. Ale to trudno będzie. No to raczej prawda? Tak. Bo musiał wtedy stworzyć sporo jakiś harem. Tak. Nie, myślę, że nie, bo wiesz, bo też niektórzy są tacy, na przykład pani Krystyna podczas prób powiedziała wręcz, nie mogę użyć tej brzydkiego słowa, ja bym ciebie za tego. Bo jak słuchała właśnie moich prób i no ja tam troszkę się odkrywam, no to jest tak powiedzmy na 70%. Słyszałam, że nawet bardzo, bardzo. Tak, to, ale też ciągnę łacha z siebie, jak to się mówi, czyli ten cały nie wiem, monolog, monodram, kilogram, czy jak to nazwać, czy stand-up. One man show jest bardzo autoironiczny. Ja też sobie też wystawiam pewną laurkę, bo stwierdziłem, że w ogóle tak, gdybym się rozstał z moją żoną wczoraj, albo tydzień temu, nigdy bym tego nie zrobił, bo nie dałbym sobie do tego prawa. Natomiast w związku z tym, że obchodzimy 25-lecie wolności, tudzież właśnie niewolności, czyli naszego związku, zniewolenia, zniewolność, 25 lat zniewolenia, a 21 lat małżeństwa, to mi daje prawo, że w związku z tym, że jestem ciągle zadowolony z faktu, że jesteśmy razem, to mogę o tym opowiedzieć. To niezwykła rzadkość. Ostatnio jeden z posłów też zapowiedział, że się będzie rozwodził ze swoją żoną. Może zmieni zdanie, jak przyjdzie do teatru na twój spektakl. Na to przykład. Zapraszam. Posła Jacka, tak? Tak. Widać można. No, są tacy, którzy apelują o moralność i nie wychodzi, a są tacy, którzy czasami drwią z tego i pozostają przez tyle lat w zniewoleniu. Słuchaj, ja kiedyś użyłem... Poczekaj, tutaj jest radio, teraz będzie muzyka.
siedziałem z panem Nowakiem i słuchał mnie, słuchał i nagle powiedział: ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego ty nie robisz czegoś takiego. Ja mówię, no wiesz, ja lubię gadać. On mówi, wyjdź, zrób sobie notatki i opowiadaj.